No hej, nie było nas trochę na kanale z przyczyn wielu i przyczyn nieistotnych, ale już wracamy i widzimy się tym razem w takiej aurze wieczornej, popołudniowej, późnopołudniowej. Wynika to z tego, że było dzisiaj tak gorąco, ale to tak gorąco, że nie sposób było nagrywać na dworze, także zaczynamy, kiedy jest już troszeczkę chłodniej, no i mamy nadzieję, że już zostaniemy z Wami na dłużej, bez takich przerw. No a zaczynamy od tego, co lubicie najbardziej, czyli od oględzin. A pierwszym autem do obejrzenia będzie poczciwe, znane, lubiane Audi A3. Bardzo popularny model, jeżeli chodzi o import z Ameryki. No i przede wszystkim bardzo łatwo go kupić w rozsądnych pieniądzach, a to jest najważniejsze. Audi A3 z 16 roku, ale z bardzo niewielkim przebiegiem. Nie pamiętam teraz ile, ale przejdziemy sobie do tego potem. I teraz zobaczmy sobie, co tu się dzieje pod klapą. A pod klapą się dzieje niewiele. Znaczy, no nie mówię, że tutaj jest jakby biedny dwulitrowy silnik czy coś, ale po prostu nic tu nie jest uszkodzone i to jest spoko. Mamy płyn w zbiorniczku, co też jest ważne, sugeruje nam, że z chłodnicami jest wszystko w porządku i tak też jest. Przód, tak jak widzicie, praktycznie nieuszkodzony. Jedyne co, to tutaj zderzak nam troszeczkę odszedł niestety. No i to go kwalifikuje tak naprawdę, w sensie skorupę do wymiany, bo po prostu nie będziemy tego na chama tu wklejać, naciągać czy coś. No, można wymienić i zrobić to porządnie. Idąc dalej do boku, zobaczycie jak to auto jest uszkodzone. Tu już się coś zaczyna. Uszkodzenie poszło po boku, po kole. Widać, że tu ewidentnie też to poszło na koło tak naprawdę. I tutaj mocniej na fartuch. I teraz tak. Fartuch jest jako taki w porządku. Oprócz tego tu wgniecenia. No i będziemy to ratować ze względu na numer WIN, który się tu znajduje. Oczywiście jest możliwość, pamiętajcie o tym, że jest możliwość zamówienia takiego fartucha normalnie w salonie z Waszym WIN-em. Natomiast no to są dodatkowe koszty. Po co je generować, skoro nie trzeba. Błotnik oczywiście to jest sprawa prosta. Zawieszenie, no bo koło jest wyraźnie pochylone. Tutaj nawet coś mamy jeszcze wbite. Jest to jakaś pozostałość lampy czy coś. No zostawmy. Pierwsze, co w sumie będzie robione, to zawieszenie w tym samochodzie, żeby go postawić na kołach, na ramię i zobaczyć, czy on jest tutaj prosty, czy będziemy jeszcze tu coś walczyć. Natomiast no to jest pierwsza rzecz. Błotnik powiedziałem, tutaj widać na słupku, a coś tu jeszcze doszło minimalnie. No ale to nic, nie jest nic strasznego, błotnik musiał tu dobić. Drzwi pasażera oczywiście też ruszone. Co ważne, nie ma tu nakładki progowej, tylko jest próg. Także to jest próg i on tutaj jest trafiony i trafiony jest tutaj, czyli w dwóch miejscach, więc tak naprawdę zabawa z progiem też będzie. Drzwi, jedne, drugie drzwi. Co jest jeszcze istotne, to no, słupek środkowy też będzie delikatnie ruszony, ponieważ te tylne drzwi też są troszkę wypchnięte. Minimalnie, na oko ciężko zobaczyć, ale są tu takie dwa miejsca, gdzie widać, że one tu nie dolegają idealnie. My to wszystko poprawimy tak, żeby te drzwi pasowały perfekcyjnie. Idąc dalej, tu już się nic złego nie dzieje. Bardzo ładnie się ta trójka prezentuje. Wszystko w porządku. Otwórzmy sobie klapę. Co się kryje w bagażniku? Lampa się kryje. W bagażniku kryje lampa i nic z tego. Popękana, cała popękana. No nie, nic z tego nie będzie, także tutaj niestety właścicielowi się, powiedzmy, ten gratis nie udał, gratis jest do śmieci. Czapka byłego właściciela. Co to jest? Golf. No i widzicie, niby fan Golfa, a jeździ Audi. Chodziło o Volkswagena Golfa. Jakby tam ktoś żartu za szybko nie załapał, to pomagamy. Można też pytać w komentarzach, o co chodziło w żarcie. Wyjaśnimy. Dobra, idziemy dalej. To już wszystko w porządku. Z tej strony auto żadnych uszkodzeń praktycznie nie ma, także zostawiamy. Idziemy do środka. Albo nie. Panorama. Stop, panorama. Warto zauważyć, że jest i to jest spoko. Idziemy dalej. Środek. Środek jest świeżutki, jest jak nowy, jest bardzo ładny. Po wyczyszczeniu będzie jak nowy. Teraz jest świeżutki po prostu. 29 800 mil. Czyli bardzo mały przebieg. Auto jest z 16 roku, przypominam, czyli ma 6 lat i ma bardzo mało przejechane. Więc super. Tak jak widzicie, odpalona poduszka pasażera, odpalona też kurtyna. Nie wiem, czy widać, ale Wam przybliżę. Teraz powinno być widać. Sam środek mega świeży. Pasy oczywiście strzelone. Załadujmy się na szybko do środka.
Zobaczmy, czy pali. Powinno palić. Pali, wszystko gra, także jak najbardziej potwierdzamy. Auta, które przyjeżdżają z Ameryki, odpalają. No ale dobra, nie będziemy męczyć, bo nam się tu będzie wysypywać z błędów i innych historii. Ważne, że wszystkie media są. No i cóż, zamkniemy jeszcze klapę, zrobię takie kinowe odejście. O, a trójka prezentuje się tak. I przejdziemy teraz, słuchajcie, do kolejnego samochodu, mianowicie do Volvo XC60, ponieważ jest to jeden aktualnie z topowych, przynajmniej dla nas, sprowadzanych samochodów. Bardzo dużo z Was Volvo XC60 chce kupować i sprowadza, także zobaczcie, jakie teraz do nas przyjechało. Cyk! Przed nami magicznie pojawiło się Volvo XC60. Tak jak widzicie, Mustang jest nim też wyraźnie zainteresowany. Wcale mu się nie dziwię, bo auto prezentuje się super. On właśnie poszedł oglądać od spodu, a my obejrzymy je od góry. Dokładnie tak. XC61. Bardzo, bardzo, bardzo aktualnie popularny samochód, osiągający kosmiczne ceny w Polsce, ale do tego przejdziemy zaraz. Obejrzyjmy go sobie najpierw. No, Mustang już po inspekcji. Idź tam, zdaj raport Pawłowi, co tam spod spodem słychać, a my wracamy. Słuchajcie, z boku wszystko jest w porządku. Idąc do środka, z tej strony wygląda wszystko fajnie. Auto na pewno do umycia, środki jasne, no zawsze tak będą wyglądały ze Stanów, kurczę, przyjeżdża to brudne. Natomiast po umyciu będzie wszystko pięknie. Auto w bardzo fajnej wersji wyposażenia. Co tu widać? No to mamy fotel w prądzie. Fotel kierowcy, to Wam potem pokażę, a teraz już powiem, również w prądzie z pamięcią. Co ciekawe, folia na każdym rancie drzwi. Na każdym. Nie tylko tu. Tu też. I z drugiej strony też. Także dbają Amerykanie sami o te samochody. A można powiedzieć nawet przeważnie. Idźmy dalej. T5. Mamy tu dwulitrówkę w tym XC60. Dwulitrówkę 240 koni z hakiem. 245 chyba, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę, albo po prostu piszcie w komentarzach, ile ma. Zajrzyjmy do bagażnika. Tu jest elektryczna klapa, bo my mamy tu Volvo w wersji Dynamic, czyli całkiem fajnie wyposażone. Natomiast no, trzeba będzie mu prądu dać i uruchomić wszystko. Lampa. Ale ja już widzę, no i Wy też już widzicie, że nic z tej lampy nie będzie. Także szkoda, chyba że klosz cały, nie, popękana cała, z każdej strony popękana, nic nie poradzimy, grill popękany, także w bagażniku żadnych prezentów, żadnych giftów oprócz śmieci. Idźmy sobie dalej. Z boku, tak jak mówię, również folia, wszystko widać, zajrzyjmy z tyłu, super, wszystko prezentuje się ekstra. No i zobaczmy, jest ISOFIX, także dzieci mogą się czuć tutaj bezpiecznie, foteliki można montować bezpiecznie. Jest też siedzenie dla dzieci, razy dwa, z drugiej strony takie samo. Pamiętajcie, że Volvo ma taki bajer. O, i już można sobie siedzieć. Tutaj gdzieś macie instrukcję, jakie to tam, jak waga i centymetry wchodzą w grę. Idziemy dalej. Panorama jest? Jest. Czyli jest bardzo dobrze. Zajdziemy teraz z tej strony szerzej, nie otworzę, bo nam brakuje błotnik, bo tam zaraz przejdziemy do tego uszkodzenia. Więc Wam wtedy dokładnie powiem. Natomiast poduszka kierowcy, poduszka kolanowa, nic więcej, żadnych kurtyn, nic. Bardzo fajne auto, bardzo małe uszkodzenie, do czego przejdziemy zaraz. Jeszcze sobie zerkniemy w środku, jak to jest z tym run and drive. Słuchajcie, nie ma zjazdu, bo zjazdy były w nocy, no po prostu nie sposób było tego nagrać. No, run and drive jak najbardziej. Także super, nie będziemy mordowali, natomiast auto odpala. I to jest fajne. Wygramolmy się z niego. No i wracamy. Tutaj, no już mamy uszkodzenie. Zacznijmy od frontu, bo słuchajcie, no tu się niewiele podziało. No dostał w przód. Maska trafiona. Silnik w porządku, chłodnice w porządku. Zobaczcie sobie tu, o, płyn jest. Jest. Także nic się chłodnicom nie dzieje. Bardzo delikatne uszkodzenie. Tu widać, że ten pas tam nigdzie nie doszedł. Wszystko jest w porządku, do uratowania. No i teraz tak naprawdę, no lampy widać, że nie ma, czyli nie widać lampy. No tutaj wiadomo, co się dzieje, trzeba ją po prostu kupić. Błotnik do wymiany tutaj. No gdyby tego nie było, to takie najgorsze paskudztwo, że ten błotnik nam tu dobił do drzwi. Szkoda, ale to i tak nic strasznego, bo słuchajcie, ja sobie... O, obrócę się do Was, klapę sobie zamknę.
Motyw jest taki, że XT61 osiągają kosmiczne ceny w Polsce, o tym wspomniałem. Potrafią kosztować nawet 90-100 tysięcy złotych w takich fajniejszych opcjach z małym przebiegiem. A tu jest tylko 39 tysięcy mil, auto jest z 16 roku, z 17 roku. Albo z 16, gdzieś tu napiszemy. Nieważne, ma mały przebieg, tak samo wygląda, ma mały przebieg i wyszło 55 tysięcy pod dom. 55 tysięcy pod dom przy małej akcyzie, bo to dwulitrówka, naprawa, tak jak widzieliście, to nie może dużo kosztować, więc naprawdę fajna, pokaźna oszczędność i przyszły właściciel będzie się taką XT60 naprawdę, naprawdę cieszył. No i prawdopodobnie odsprzedają kiedyś równie dobrze. Także, no nic. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych filmach. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Piszcie w komentarzach, jakie auta chcielibyście zobaczyć, bo już tutaj muszę się zwijać, bo czuję te komary. One już nadchodzą, one już lecą i nawet je słyszę już powoli. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Mamy nadzieję, że już regularnie w kolejnych rozładunkach. Może za tydzień pokażę Wam jeszcze XT62, bo ona się gdzieś tam czai. Natomiast czy to będzie za tydzień, czy za dwa, tego nie wiem. Zobaczymy, bo może za tydzień będzie co innego, a za dwa tygodnie kolejny rozładunek. Mamy tego trochę nagrane, także finalnie już. Cześć! It's too much to ask for. It's too much to ask for.